Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Dzisiaj będzie taki malutki eksperyment na temat plastikowego śniegu. Śnieg, plastikowy śnieg. Gdzieś w internecie widziałem, że śnieg może być plastikowy. Że podczas opalania go zapalniczką mamy efekt, że on się nie topi, znaczy nie kapie woda, tylko tak pokrywa się czymś czarnym i tym podobne. Dobra, żeby pokazać to, weźmiemy drewnianą deskę. Mamy zapalniczkę ze zwykłym płomieniem. Co się stanie, jak zapalniczką z płomieniem przejadę pod deską? Zobaczcie, deska jest biała. I teraz robimy tak. O, wiedziałem, że będzie wiało. Będzie problem ze zrobieniem eksperymentu, ale okej. No dobra, jesteśmy. Będzie troszeczkę pogłos. I zobaczcie, biorę zapalniczkę i przejeżdżam. Czy ja tutaj spaliłem deskę w tym miejscu? Co się tutaj stało? Ona pokryła się sadzą. Dlaczego pokryła się sadzą? W takim przypadku mamy tak zwane spalanie niecałkowite. Zanieczyszczenie gazu, niewystarczająca ilość tlenu, czyli mamy spalanie niecałkowite. Przy całkowitym spalaniu nie byłoby tego efektu lub przy dostarczaniu, tutaj pokażę innym palnikiem, gdzie zobaczcie, wezmę palnik. Nic się takiego nie stało. Gdybym dłużej przytrzymał, zobaczcie, to już jest spalenie deski tego materiału. Co tutaj się znowu stało? Dostarczyliśmy w krótkim czasie, znaczy inaczej mówiąc, w tym samym czasie większą ilość energii. To chodźcie teraz zobaczyć, jak to wygląda z tym śniegiem. No i mamy śnieg. I to samo zróbmy. Czyli mamy zapalniczkę i podpalamy sobie śnieg. Zobaczcie. Ten śnieg tak samo. O, ustawmy troszkę większy płomień. O, zobaczcie. Pokrył się sadzą. Tak samo pokrył się sadzą, jak pokryła się deska. Czy to znaczy, że śnieg jest plastikowy? Nie. Jeśli będę dłużej ogrzewać to, zobaczcie. Czy śnieg się stopił? Niewielka ilość śniegu, tak. Woda wtapia się jakby, bo mamy tam przemianę fazową, to za chwilkę będę jeszcze tłumaczyć. I coś takiego się stało. A zobaczmy, jak się będziemy dostarczać większą ilość ciepła. Tutaj. O, uwaga. Już. Palnik. Zobaczcie. Czy coś tutaj się... Czy on się zachowuje jak... Czy zachowuje się jak... O! Zaczyna nawet kapać. Ten śnieg tutaj stał się już bardzo mokry i można byłoby z niego wycisnąć wodę. Jeśli bardziej bym ścisnął śnieg, bardziej go skompresował, to on teraz ma więcej wody w sobie. I teraz zobaczcie, znowu ten sam efekt będzie. Może tak spróbuję. Cały czas. O, co chcemy osiągnąć? O, widzieliście. Woda. Tak. I znowu mamy krople wody. Dobra, to chodźmy tam, bo tu jest troszeczkę pogłos. No to tak. Powtarzając to, co powiedziałem. Jeśli za pomocą zapalniczki tak, dostarczymy niewielką ilość ciepła do tego śniegu, śnieg nie zacznie się topić. Nie dojdzie do przemiany fazowej. Przemiana fazowa, a przemiana chemiczna, czyli spalanie tego śniegu, to są dwie różne sprawy. Czyli nie dochodzi do przemiany fazowej, czyli śnieg
nie zmienia swojego stanu skupienia, tak można powiedzieć, czyli z lodu nie powstaje woda, jeśli nie dostarczamy odpowiedniej ilości ciepła w odpowiednim czasie. I teraz, jeśli opalamy to tym płomieniem, w powietrzu nie ma wystarczającej ilości tlenu, więc mamy spalanie niecałkowite, więc pojawia się sadza. To nie znaczy, że śnieg jest plastikowy, że spaliliśmy coś, co znajduje się w śniegu. Oczywiście w śniegu mogą być zanieczyszczenia, ale przyjmujemy, że śnieg jest czystą wodą. Więc w tym momencie, jeśli sobie dostarczamy jakąś ilość ciepła, to w tym momencie nie jesteśmy w stanie spowodować, żeby zmieniła się przemiana fazowa, w ogóle żeby zapalić ten śnieg, bo mamy za małą ilość ciepła. Termodynamika w ogóle jest tak naprawdę bardzo, ale to bardzo fajną dziedziną, ale jest cholernie trudna. Myślę, że jakoś Wam tutaj ułatwiam tą sprawę, więc przy spalaniu niecałkowitym, tak samo możemy wziąć zapałkę, możemy wziąć cokolwiek innego. Tam mamy spalanie niecałkowite, bo mamy niewystarczającą ilość powietrza. Przy takich palnikach tego typu mamy specjalnie tak skonstruowaną dyszę, że dostarczane jest tyle powietrza, żeby było spalanie całkowite, żeby nie było tego osadu. I mamy też większą ilość energii. Im więcej będziemy dostarczać tlenu, tym więcej energii pozyskamy ze spalania, czyli reakcji chemicznej. Mówiłem to też przy okazji spalania alkoholi. Pamiętacie, tam był nalany czysty alkohol, więc alkohol plus tlen powinno być spalanie całkowite, ale pozostawała sadza w tych naszych naczynkach przezroczystych. Link tam dam, link będzie poniżej, więc możecie sobie obejrzeć jeszcze raz to o spalaniu alkoholi. Więc ten śnieg tak naprawdę to jest lód. W takiej postaci, a nie innej. Jakbyśmy to bardzo ścisnęli, on ma też swoją temperaturę. Jak myślicie, jaką ma temperaturę? Minus 3, minus 5, minus 17. Na pewno ujemną, bo gdyby nie miał ujemnej, to by zaczął się skraplać. Znowu uwaga, mamy coś takiego jak punkt potrójny wody. Czyli woda może istnieć w trzech stanach skupienia. Oczywiście odpowiednie ciśnienie. Tu mamy ciśnienie atmosferyczne, takie normalne ciśnienie. Więc teraz spalamy sobie, ogrzewamy zapalniczką. Wydaje nam się, że to zachowuje się jak plastik. Nie zachowuje się jak plastik, ponieważ mamy spalanie niecałkowite. Przez to jest taki efekt. A w momencie, kiedy mamy spalanie całkowite i ilość ciepła, transport ciepła z płomienia do tej bryłki śniegu jest wystarczający, to sami widzieliście przed chwilą, że pojawi się kropla wody, czyli śnieg ze stanu. Stan stały, czyli z lodu, doszło do przemiany fazowej na stan ciekły. Niewielka ilość, bo teraz jeszcze trzeba pamiętać, jak to będziemy ogrzewać, to śnieg ma taką strukturę i tu znowu dochodzi taki efekt, który nazywa się kapilarność. To też będę tłumaczyć. Ta woda stąd płynie do góry tego śniegu, niezgodnie jakby z grawitacją, ponieważ ten śnieg tak jakby wchłonie tą wodę, czyli on się tu topi, dostarczając odpowiednią ilość ciepła, topi się, a dopiero jak zrobimy taki kawalątek, to jesteśmy w stanie spowodować, żeby powstała kropla wody. Kap. Widzicie? A część tej wody poszła do góry. To nawet widać, że ten śnieg ma inny w tym momencie kolor, ma tak jakby większą zawartość. No dobra, to myślę, że takie wytłumaczenie Wam wystarczy. Jeśli coś jest niezrozumiałe, to jeszcze wytłumaczę. Także dzięki za uwagę i do następnego. Hej! A jeszcze taka uwaga. Taki śnieg, jak i woda, zawiera w sobie mikroplastik. To nie jest tak, że on nie ma plastiku w sobie, ale jest na niewielkie, jest ich takie malutkie ilości bardzo drobnych elementów. O tym i jak to filtrować będziemy mówić na innych odcinkach. Także jeszcze raz dzięki za uwagę i na razie.